Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam was już w czwartym odcinku Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. Niestety, troszeczkę martwią mnie niskie wyświetlenie, ale co tam, to już się jakoś obejdzie. A dlaczego jestem tu, a nie we wspomnieniu Hirata? I dlaczego mam 0 punktów umiejętności? Otóż dlatego, że troszeczkę się pofarmiłem poza odcinkiem i niestety także zginąłem poza odcinkiem. Niestety nie było mi też dane mieć odpalonego nagrywania, dlatego mówię wam pokrótce, co się stało. Otóż, po pierwsze, kupiłem sobie nowe umiejętności. Między innymi taką, która za każdy taki cios śmiertelny przywraca mi życie. Dodatkowo niestety przez to, że zginąłem, pojawił się przerywnik o tak zwanym Smoczym Morze, czyli chorobie, która może zabijać NPC-ów, jeśli będę zbyt często ginął. A tego oczywiście nie chcę. Dodatkowo udało mi się też kupić sobie nowe narzędzie Shinobi. Otóż petardy Roberta. I dzięki temu mam petardę Shinobi. Narzędzie protezy z petardami Roberta. Wywołuje wybuchowy błysk, który na krótko oślepia wrogów i zadaje obrażenia posturze zwierząt. Ma szerokie frontalne pole działania i wpływa na wielu wrogów naraz. Nadaje się do tymczasowego unieruchamiania wrogów i skutecznie odstrasza zwierzęta. A działa ona... dokładnie. Jak sam opis mówi, bardziej przydaje się na zwierzęta niż na ludzi. Ale ja się tutaj cofam po to, aby pobrać próbkę krwi od tej tutaj kobiety, którą właśnie dotknął Smoczy Mur. Smoczy Mur, próbka krwi. Próbka krwi pobrana od osoby dotkniętej Smoczym Morem. Zawiera krew, która uległa zastojowi. Emma może użyć jej do znalezienia lekarstwa na Smoczy Mur. No niestety. Dobra, teraz szybki powrót do Emmy. I przy okazji, o właśnie, znalazłem też, bo też sobie pochodziłem troszeczkę po tej posiadłości rodu Hirata. Oczywiście nie dalej niż pokazywałem wam na odcinku. Za chwilę przejdę po książkę. Tam też kawałek dalej, tam za ogrem się trochę pochodziłem. Zjąłem kilprzyników i dosyć prostego minibossa, który był... No może być kopią tego kolesia, od którego zgarnąłem tykwę, dlatego postanowiłem, że tego już wam nie będę pokazywał. Ale o dziwo udało mi się na nim nie zginąć. I dla mnie to jest coś naprawdę... mocnego. Znalazłem owinięty posążek Jizo właśnie w Hiracie. Mała figurka Buddy owinięta w czerwony materiał. Wznieś ją w dłoniach w trakcie modlitwy, aby przywrócić jeden splot mocy wskrzeszania. Owinięcie posążka Jizo to gest rodzicielskiej miłości. Materiał ma sprawić, by dziecię mogło dalej żyć w spokoju. Okej. Tutaj tak, proch był. Coś tam jeszcze znalazłem nowego? O właśnie, boskie konfetti, to też tam kawałek dalej. Zaraz za tym minibossem. Konfetti z boskim błogosławieństwem stworzone do przepędzenia widm. Papier powstaje w trakcie obrzędu, podczas którego ścier drzewny jest rozcieńczany uświęconą źródlaną wodą. Tak jak bogowie błogosławią tę wodę, tak konfetti pobłogosławi tych, którzy będą rozkoszować się jego dotykiem, co umożliwi atakowanie widmowych wrogów. Luneta już była. Okej, to jest wszystko z tego, co już znalazłem. No to cóż, wracamy do świątyni i spróbujemy ogarnąć coś z tym morem, bo właśnie, to, że... że NPC-y chorują na Smoczy Mur przez to, że ja często ginę. Oczywiście nie tak ginę, że się wskrzeszam, tylko prawdziwą śmiercią, czyli po wykorzystaniu mocy wskrzeszania ponownie zginę.
To powiedzmy, mówiąc pokrótce, wilk jest taką czarą, w której zastyga krew. Kiedy ta czara się przeleje, smoczy mur dotyka kolejnych osób coraz bardziej i bardziej, aż w końcu te osoby mogą zginąć. Ale Emma być może jest w stanie wynaleźć na to jakieś lekarstwo. I'm glad you've come, Master Wolf. I've obtained one. A blood sample. Let me see. The coloration is very similar to the sculptor's. The color is just slightly tainted. But what's this? Do you have enough blood? I believe so. Allow me to continue my research into the dragon rot. When we speak again, it's likely I'll have made a breakthrough. In fact, count on it. Okay. Goodbye. Ciekawe, czy wystarczy odpoczynek przy posążku. Rozumiem, jest to takie przeładowanie po prostu całych lokacji. I co? Masz? I've been waiting for you. Any progress? Yes. I've found some answers. Gotcha. The source of the dragon rot is the stagnation in your blood. What causes the stagnation? The blood has only a limited amount of power available to it. Let's say you've used all of this power, and then you attempt to resurrect again. The resurrection still occurs, but it must draw on power from another source. From those that have the dragon rot? I believe so. For those who have the dragon rot, the natural life force that everyone has, that allows them to live their lives and function as human beings, has been taken from them. Their blood has stagnated. Can it be cured? Yes. By giving back what has been taken. Here you are. Kropla smoczej krwi. Przedmiot pozostawiany z rzadka przez boskiego potomka smoczego dziedzictwa. Użycie go nieznacznie zwiększy moc wskrzeszania. Weź do ręki amulet leczenia i ofiaruj te krople przy posążku rzeźbiarza, aby przywrócić życiowe siły tym, którym zostały odebrane. W ten sposób uzdrowisz wszystkich dotkniętych smoczym morem. Uporczywy kaszel musi ustać. I amulet leczenia. Amulet stworzony przez Emmę do leczenia smoczego moru. Umożliwia ofiarowanie kropel smoczej krwi przy posążku rzeźbiarza w celu uzdrowienia wszystkich dotkniętych smoczym morem. Amulet zawiera krew osoby zarażonej tą chorobą. Emma zdołała oczyścić płyn i stworzyć z niego krwawy kamień. Okej, okay, no to... O, wyleczenie moru. Okej, okay, zużyj krople. Mhm. A właśnie, i tak... I przez to, że ludzie chorują, to ja, tutaj widzicie, pomoc losu jest na 13%, a wcześniej była na 30%. Czyli jak wcześniej, mniej więcej... Raz na 3 śmierci mogłem nie stracić ani punktów doświadczenia, ani kasy. Tak teraz jest to mniej więcej raz na 7. Więc jest grubo. Ale spróbujmy teraz to wszystko naprawić. Okej, okay, udało się. A właśnie, i kupiłem sobie dwie umiejętności, to już mówiłem, ale konkretnie, bo też ja to tak, że ja, żeby dokończyć na przykład tą umiejętność, czyli właśnie to, co mówiłem, musiałem najpierw wykupić tą, aby odblokować tutaj, gdzie też, jak widzicie, są te umiejętności, takie jak tu, pojedyncze, i takie jak ta sztuka walki w skoku, gdzie muszę odblokować zarówno tą, jak i tą umiejętność. A odblokowanie tej odblokowało, powiedzmy, taką super umiejętność tego drzewka, czyli natarcie cienia. Ale żeby je odblokować, to muszę wykupić zarówno tą sztukę walki, jak i tą. O ile nie muszę wykupić wszystkich, bo tego jeszcze nie jestem pewny, ale jeśli wystarczy tylko ta i ta, to będę musiał jeszcze wydać łącznie, to jest ile? 6, 3, 12... i 3... 15 punktów, żeby kupić sobie ostatnią tą master umiejętność z drzewka. No ale cóż, zobaczymy, co z tego będzie. Na razie po prostu punkty będę dalej zbierał. A póki co,
Nie. Nie odpoczynek. Póki co, też właśnie odkryłem sobie, zaraz za ziomkiem, odkryłem sobie kolejny posążek rzeźbiarza. Ale póki co, wracajmy do posiadłości rodu Hirata. I powiem wam, że chodząc sobie po tej posiadłości, znalazłem też naszego ziomeczka, handlarza. I w sumie za chwilę się przewalczę tam i pokażę wam, gdzie konkretnie on jest. Bo nie gadałem z nim jeszcze, spokojnie zachowałem ten odcinek. Bo byłem ciekaw, co nam powie. O, widzicie? Miałem obrażenia i cios śmiertelny mnie wyleczył, częściowo. I cyk. Dwa ciosy. Kończące i mam full zdrowie. Dobrze. A w sumie wymienię te petardy na topór z powrotem, bo tu mi się nie przydadzą. Dobra. Posmieramy kolejny w pleckach. Dobra, nie zajdzie mi postura. Wow. Że to mi się udało, to jestem w szoku. Otóż tutaj. Tam jak przejdziecie dalej, to tam będzie ten posążek Jizo, a tutaj jest nasz ziomeczek Merchant. No to co tam masz do powiedzenia, kolego? Hey, good sir. Are you a looter too? Good sir, you look like a shinobi, I think. Are you looking for something? Well, in any case, I found this place first. Hmm? So, keep your eyes peeled out there, huh? And, you know, don't let the door hit you on the... Oh, by the way, while I was on my way here, I saw a 3-story pagoda on top of some cliff. It was a fine pagoda. Really fine. I bet there's some kind of treasure kept in there. Gotta be. That's what I think, at least. Hey, good sir, keep your eyes peeled out there. While I was on my way here, I saw three... It was a... I bet that's what I... Wiecie co? Ciekawi, czy jakbym go teraz zabił, to czy potem nie byłoby go tam, gdzie teraz przesiaduje. W tym miejscu przed ogrem. Bo to w sumie jest przeszłość, nie? Ale wiecie, chyba nie będę tego testował. Dobra, toporek. Sprawdźmy, jak ciebie będzie nim walczyło przeciwko tym tarczą. Okej, to troszeczkę nie poszło. Cyk, tarcza od razu w piach. Jezus, ale spudłować tym, to no musi być po prostu masakra. Czekaj, na górę. Jeszcze na górę. Oj, cio. A, jeden shuriken za... mini bossik kolejny, proszę bardzo. No dobra. Ale tych przydopasów z chęcią bym zdjął. Dobra. Łowca Shinobi! To jest ten łowca, o którym było mówione. Ej, ale wiecie co? Dawaj. Nie wyszło z ogrem, może wyjdzie z tym. Na górę. Na górę. I zapomniał. Nie ma mnie tu. O, tam jakiś przedmiot w ogóle. Już. Idź. Idź sobie. Nie ma mnie tu. A, chyba tak się nie uda. Może? Nie, tak się nie uda. Dobra, to spróbuję zrobić inaczej. Gdzie? Dobra, to ja teraz po prostu pójdę gdzieś tu. O, dobra. Zniknął pasek życia, więc walka też się skończyła. Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Ja idę tutaj. Teraz idę tutaj. I skok!
Dobrze! Dobra, teraz odbiegnąć, żeby było... Cyk mi kiri! Nice! Dobrze. Ej, no czemu nie zrobił mi kiri? Wilku! Okej, odbił. Powiedz, że nawet wyszło. Aha, fajnie. Dobra, na szczęście mam wskrzeszenie. O, dawaj. Oj, to nie było to, co myślałem, że będzie. Dobra, pipi. A w sumie? Czekaj. Płoń. Możesz ty... Ej, no co? Kościół zrobił pchnięcie i nie zrobiłem dobrze, a nie wykonał mi Mikiri. No, come on. Right, cyk, poszło. Dobra, to podejście drugie. Muszę tam dojść. No żeś ty... Może przy okazji się wyleczę za te wszystkie śmiertelne ciosy. Tak za friko, powiedzmy. Dobra, tu już mam... W sumie spróbuję zjąć tego. Dobra. To jest dość proste. Dobra. Okej. Na szczęście trafiłem. Cyk, to chopę. Bardzo ładnie. Które? Teraz shurikeny. Zdjęty. Raz, dwa, trzy. No i mam punkt umiejętności z powrotem. Chowamy się. A, myślałem, że mnie nie zauważy. Kurde. Tak blisko. No ale dobra, ta sama taktyka, nie? Ta sama taktyka. 18 minut. Już mam. Dobra. Do góry. Najgorsze jest to, żeby to Mikiri weszło, nie? Dwa takie jeszcze i goście jest mój. Dobra, nie udało się dać mi kill, ale nie dostałem damage'a. Także war. Było podcięcie. A to było potrójne pchnięcie. Brawo. Opisałeś. Nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. I... I... No nie! Dawaj! I... Dawaj, dawaj! Yes! Dobra, że drugim podejściem, bo strasznie nam wypadł. I czwarty koralik modlitewny. A właśnie, bo za tego minibossa też dostałem koralik. Okej, okay. Tutaj, tu mamy coś, balon mienia Mibu, tam posążek, a tutaj granulka. Okej, okay. Fajnie, że jest posążek, bardzo fajnie. Zjednoczenie, odpoczynek, żeby mieć full estusików
Biela. Lecimy dalej. Tam jest koleś, tu jest przejście. Tutaj woda. Najwięcej typa. Tutaj mogę mieć skiri, ale tak też się da. Tutaj wchodzę temu ziomkowi na plecy. Powiedzmy. To jest dwóch! Czemu to jest taki czemu obity? No przecież walnąłem go tym cięciem podwójnie. Ciekawe, czy taki obity. Paliłem się w powietrzu. Tam, na szczęście weszło leczenie. Odkurzacz. Ziomek. Więcej ziomków. Tykwa, tykwa. O, ej, Jezus Maria! Dziękuję! No, ale łucznicy to są najgorsze rozłucznika, tylko wiecie. Aha! Fajnie! Dostałem trzy strzały nagle tak totalnie znikąd. Aż znikąd. Walczę z typem, próbuję się bronić i dostaję trzy strzały na mordę. O, kolejny grób, świetny. Dobra, powoli, powoli, powoli. Prowokować strzały. Wyleczyć się troszeczkę. Chciałbym się wyleczyć. Dawać, dawać. Okej, troszkę oleju. No jak ten gruby podzamczy. Zauważyć to, że ten ma taką maczugę, ale... Jak ty... Ledwo mnie tym kolej zahaczył. A dostałem taki damage. Interesujące. To tam chodzi. Tam nie będę tym walczył. Ale widzę, że ataki ma te same. Ło! Albo i nie. No dobra, widzimy się w tamtym miejscu. Okej, być może wam tego nie wytnę, bo poszło mi to zaskakująco dobrze i dostałem też pomoc losu. Dobra, kolejni fagasi z tarczami, ale dobra, oni będą później. No chodź, bliżej. Chodź, 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 chodź. Teraz mam dwa wskrzeszenia, także... No w sumie miałem jedno wskrzeszenie. Bo mogę się tylko raz wskrzesić podczas walki. No, dawaj. Au. Woli? Nie, 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 nie. Z dala od tych chędożonych uczników. Fajnie.
A to jeden tylko uczni, no jeszcze lepiej. Fajnie, że jeden ucznik takie obrażenia robi. Dobra, tutaj widzę, chyba nic nie ma. Gaść popiołu, ale tam coś jest. Złapię się? Chyba się złapię. O, jest skarb, jest skarb, jest skarb. I kolejne łusko. Dobra. To, no to jest dziwne. Zabiłem takiego karpia i jedną łuskę tylko z niego ściągam? Lekkontaktowy. I to samo co z prochem. Zgarniam, a nie czytam. Sproszkowany specyfik o trujących właściwościach używany od wieków przez shinobi z Ashiny. Po spożyciu wywołuje lekkie otrucie. Lekkie zatrucie neutralizuje wszystkie pozostałe trucizny. Okej, czyli niby się zatruwam, ale jednocześnie żadna inna trucizna na mnie nie działa. Więc coś za coś. Niektórzy shinobi wykorzystują ten specyfik również do pewnej szczególnej techniki. Ponoć trucizna rozszerza umysł. No, jestem ciekaw do jakiej. Okej. Teraz skok od ściany. Dobra. Hop, hop. Okej, po prostu nie ruszać się. Tylko naciskać. Dobra. No nie powiem, fajny widok, fajny. I... o! O, chyba ta pago! Ho, 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 ho! Co ja widzę? Jakiś ziomeczek chciał mi na łeb pewnie zeskoczyć. Ty, a ty wiesz co? O, ostatni, o kurde. Dobra, no to się musi udać teraz po prostu. No nie, chyba se jaja robisz. Jaki damage on mi robi? Uniki, uniki, uniki! Unik, 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 do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie! No co jest? Miałeś do tyłu unikać, a nie do przodu. Dobra, biegiem, biegiem. Nie złapię się. Świetnie. No już by się, już by było za fajnie, już by było za fajnie. Dobra. Ja sobie tu przejdę. Albo zejdę na dół. Dobra, to było trochę głupie. Kurde, ale jaki to jest skam? Dlaczego nie mogę zejść mu na plecy? Nawet jak użyłem cukierka, który mnie ukrywa, to gości i tak mnie zauważył. Dobra. Czyli cukierek poszedł w cholerę. Ale ten cukierek Ungo może być dobry. Zmniejsza od fizycznych. Balony nie, konfetti nie. No mogę zawsze też go podpalić w sumie. Dobra, teraz spróbuję cukierek. Tak, olej. I dysza. Gościu se tam wrócił. Gdzie on jest? Dobra, nie wiem. Szkoda cukierka, ale zgarniam przedmiot za free. Pióra mglistego kruka. Wiązka piór mglistego kruka. Można je dodać do protezy shinobi, dzięki czemu stanie się jej narzędziem. W lesie Usui, na dalekiej północy Ashiny, żyje wiele tajemniczych drapieżnych ptaków. Mglisty kruk jest jedynym, którego nikomu nie udało się schwytać. Nawet jeśli zdołasz go chwycić, to i tak umknie, zostawiając po sobie tylko pióra. Ej, zajebiście! Idę sobie na YOLO i zgarnąłem sobie narzędzie protezy, ale gdzie jest ten koleś? Przecież raczej sobie nie dał spokoju. Co, na dół zszedł? Nie. Dobra. Nie wiem, gdzie on jest, ale
pewnie i tak tu wrócę, żeby spróbować się z nim zmierzyć. Ale póki co, skok do wody. I powrót na górę. A to chyba tam muszę popłynąć. No i minęło pół godziny, nieźle. Chwycę się, nie chwycę? Chyba się nie chwycę. A, i to po to jest ta gałąź tutaj, dobra. Cyk. Tutaj ciągle tylko. O, na szczęście to, a nie to. Kazałem mu zrobić. A już mam dwa punkty, fajnie. Może jeszcze trzeci uda się nabić. Okej, skacz, skacz. Biegusiem, biegusiem. Nie, ale no sporo rzeczy tu płonie. Jakieś posążkiem to mnie pogardził, ale pewnie nie będzie tak blisko. O, 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 ej, 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 czekaj, a to nie jego ojciec przypadkiem? Klucz do ukrytej świątyni, otrzymany od Sowy, klucz do ukrytej świątyni w posiadłości rodu Hirata. Ta tajna świątynia jest położona na samym tyle posiadłości. Druga zasada. Pan jest wszystkim. Chroń go za wszelką cenę. Jeśli zostanie porwany, zrób wszystko, by go uwolnić. This is the key to the secret temple in the estate mansion. You'll find him. The divine. Going through the front is not an option. You'll never get past the fire. Yes, sir. Perhaps the cliff's just outside of here. Yes. Return to the estate entrance. You look for a side road along the cliffs. Take the back entrance through the cemetery. That's your way in. Understood. Wolf! No i odcięło mi drogę wyjścia. Powiedzmy. Ale jakby ja rozumiem, że to jest przeszłość, ale jego ojciec nie skumał, że on ma rękę taką, nie taką trochę? Mam takie wrażenie, że Sekiro raczej nie miał w tym momencie tej protezy. Myślałem, że umrę, ale nie. A, to chyba. A to i tak, okej, dobra. Wróciłem. I tak jestem w tym miejscu, gdzie być powinienem. Jest koleś. Był koleś. Anyone's gonna get out. Their only choice is to use this cave. Don't let a single rat escape. Lord Juzo's orders. I know. I don't mind at all. I can't stand selfish bastards who leave everyone else behind at the first sign of danger. Let's
możesz ty... Popita. Ty płoń. Boże, ten cholerny łucznik. Panu dziękujemy. Panu także. Idziemy teraz po ciebie. Co jest gorsze? Bycie podpalonym, czy bycie zatrutym? Dobra, załóżmy sobie granulkę tak na wszelki. Jest to jakieś wyjście, przejście, wyjście, wejście, a? Masz jakiś posążek, please? Okej, okay, kolejne odbicie od ściany. Jak ktokolwiek poza Shinobi miałby tutaj... miałby zejść tą studnią, nie zabijając się? No, trup. Jeszcze więcej oleju. Jest posążek! O Boże, dobra, dziękuję. Dziękuję ci, kochana gro. Okej, to wzmocnimy cechy. Tak. Pierwszy naszyjnik modlitewny. Naszyjnik z korlików modlitewnych, który został ofiarowany przy posążku rzeźbiarza. Zwiększa maksymalną żywotność i posturę. Posiadanie go przystoi wielkim wojownikom. Armia Ashiny słynie w całym kraju ze swej zaciekłości. Jej generałowie są wyjątkowo utalentowani. Każdy z nich znakomicie opanował tajniki szkoły walki mieczem Ashin. Okej. Dwa punkty. Tak, tutaj mam dwa, czyli co? Bieg i ślizg. Pozbiera... W sumie mogę sobie jeszcze pozbierać na jeden punkcik i już mieć chociaż tutaj w jakimś stopniu to odblokowane. Sztukowa. O, w sumie dobra. No to będzie dobre, jak będę mógł zrobić to podwójne cięcie w powietrzu, to będzie spoko. Dobra, tylko nie, żeby nie zginąć teraz za jakieś dwie minuty. Ale nawet pasek mam większy. Fajnie się pasek powiększy. Ja pierniczę, ile was tu jest! Dobra. Łucznicy to mają priorytet eliminacji. Eli do bycia wyeliminowanym. Nie, nie, nie! O Boże, nie dlaczego nie odpocząłem przy posążku? Raz mogę tylko wziąć. Ej, nie dać się zabić, nie dać się zabić. Odblokuj mnie. Na górę. Na górę. Łyknij. Tykwę też możesz wypchnąć. Czerwoną. Popiół, olej. Ogniowa. Co oni we mnie olejem rzucają? Ej, w sumie miałoby to nawet sens. Jeden rzuci we mnie olejem, ten we mnie podpali. Walą od dachu, a i tak jestem pokryty olejem. Ciekawe. Ej, w ostatniej chwili się udało wytrafić. Okej, to muszę przypadnie. Ale jestem z tego zadowolony. Nie, 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 nie. Odkurzacz, odkurzacz. Kurde. To ma jeszcze full HP. Płoń. Żyję. To najważniejsze. I mam prawie 40 minut. No ej, jak ten czas leci przy tej grze. No ale dobra.
Niestety muszę już kończyć, ale nie jest to całkiem bezowocny koniec. A więc cóż, posążek, odpoczynek i nie podróż. Chociaż w sumie nie, tak, podróż do świątyni, żeby zamontować sobie tego kruka, bo jestem ciekaw w sumie jak to działa. A punkcik sobie na sam koniec jeszcze wykupię. It seems the sculptor's dragon rod has been cured. Yes. Please, give this to him. Ooh, sake z Ashiny. Butelka z sake z Ashiny otrzymana od Emmy. Sake to trunek, którym należy się dzielić. Ten napój, choć nie zawiera wody ze źródła, został zrobiony z najczystszych wód i cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Ashiny. A dla niekumatych sake to taki japoński odpowiednik wódki. Tylko... What is it? It's his favorite tea. I thought it would be a fitting way to celebrate his return to health. Tylko jakby to powiedzieć... No... Bardzo mocna. Jeśli mam być szczery. O, ej, nie mam tego? Te nieumiejętności tu. O, to jest sprzęt kluczowy. Ach, ale widzę, że niestety jest to na sztuki. No dobra. Właśnie to. I też ten. O właśnie, złom żelazny też jak tam znalazłem, okej. Okay. Odłamki żelaza budowane są powszechnie używane jako podstawy wzmocnienia, fundamentu roślinne, czyli protezy. Jałowe ziemia Ashiny pokrywa gruba warstwa śniegu, ale żelazo wydobane z jego gleby jest najwyższej jakości. Fajnie. I tutaj co? Tutaj tylko narzędzia. Okej, okay. Pogadajmy mordeczko. I brought tea. Did you now? Quite the busybody, aren't you? Some tea. This tea smells pretty good. Suppose I'll have some. Oh, I needed that. This tea reminds me of Emma's father. About Lady Emma's father? Dogen. He was an extraordinary doctor. He was also very well versed in mechanisms and devices. Better put, he was obsessed with mechanisms to the point that it affected his health. He didn't take much else seriously, but I owed him my life. And we could say that you owe him your life as well. What do you mean? When I lost my left arm, Dogen created that thing, which has now become your left arm. The first version was a complete failure, didn't work at all. So he remade it. Then he remade it again and again, countless times. What? He told me I needed to practice with the prosthetic in order to use it properly. So Emma would pester me into carving her spinning tops and other toys. After much training of that sort, it came to be called a shinobi fang. In other words, that prosthetic arm is Dogen's legacy. His legacy? So much time has passed. While I have abandoned my shinobi ways, that alone I could not bear to abandon. Ej, ale fajnie! Czyli Dogen nie tylko jest mentorem Emmy, ale okazał się też jej ojcem i twórcą mojej rączki, która, jeśli dobrze zrozumiałem, należała wcześniej do rzeźbiarza. Zarąbiście. Okej. Okay. Mglisty kruk. Narzędzie protezy z wmontowanym piórem mglistego kruka. Zniknij jak mgła i oddal się, jeśli wróg zaatakuje po przybraniu przez ciebie postawy mgły. Kiedy już myślisz, że go masz, zdają po nim tylko pióra. To znak prawdziwego mglistego kruka. Ej, na serio?
Dobra, to już było. No, Sake już poszło. Emma coś nowego powie? I'm glad you've come, Master Wolf. There was a dragon rot epic back then. A cure was not achieved. Every single person who caught it died. I see. It is my hope that finally discovering the cure has alleviated this regret, if only a little. There was a drag back. It... Goodbye. Okej, no to tyle. To jeszcze na koniec wydam sobie ten punkt umiejętności. Znaczy wróć, te punkty, które mam, trzy. Nie podróż. Nie. Zdobądź umiejętności i odblokuję sobie to. Chyba. Bo w sumie co mam tutaj? Trudniej jest nie dostrzec. Jakiś ślisk. Tutaj jeszcze ciężej jest mnie. Tutaj jest ciężej usłyszeć. Tutaj przeskok. Tutaj większe obrażenia postury dla kontry Mikiri. Okej. Dobra, i teraz jest. Teraz mnie kusi, żeby sobie wziąć. Żeby kupić to i pozbierać na to. Wiecie co, w sumie zrobię tak, dobra. Biegi ślisk, stłumienie obecności. I teraz pozbieram na to. Sprawa kolejne 3 punkty, bo niestety musiałem też kupić to, ale myślę, że finalnie aż tak mnie to nie zaboli, żeby jeszcze sobie to przetrzymać. No dobra. A tutaj co jest? Podwójny cios. Cięcie kruka. W ogóle się okazało, że tak mówię, że cios nie, to jest zrobione ze stali. Jest ta proteza. Co to jest dziwne, bo tak nie wygląda, ale dobra. Kiewi Klinga. Okej, okay, tutaj jakieś nieznane. W ogóle jestem ciekaw, co będzie tutaj. Ale tu aż 4 punkty umiejętności, żeby sobie jeszcze dodatkowo zwiększyć efekty leczące jako pasywkę. Nie no. Będę miał co robić, mi się wydaje. Bo tak sobie zawsze mogę siąść i pofarmić troszeczkę. Nie ostatki. W sumie właśnie co ja. A dobra, nieważne. No nic, kończymy ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że się wam podobało. W razie czego widzimy się. Znaczy wróć. Jeśli się nie podobało, to. No to trudno, nie moja wina. A jeśli się wam podobało, to jestem ukontentowany, a my widzimy się ponownie w tym miejscu. Zatem do następnego odcinka. Na razie.